Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Dzisiaj dosyć nietypowo, bo będzie na moim kanale, tak jak już widziałyście po tytule, będzie to tak, letni. Mam tutaj 9 pytań, na które będę po kolei odpowiadać, także zaczynamy. Najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłaś tego lata? Mój urlop zaczęłam na samym początku czerwca i pojechaliśmy razem z Dawidem do Międzyzdroi i ja ogólnie jestem ze Szczecina, więc do Międzyzdroi mam dosyć blisko i ogólnie od zawsze ubóstwiam Międzyzdroje, mimo że dużo ludzi mówi, że tam jest sam plebs i w ogóle, że tam jest patologia, ale nie wiem, no ja uwielbiam urok Międzyzdroi, kocham Międzyzdroje i bardzo się cieszę, że tam byłam z Dawidem. Nieważne, że się mówi Międzyzdrojów, ja mówię Międzyzdroi, także mam świadomość mojego analfabetyzmu. Najczęściej noszona fryzura tego lata. Z uwagi na to, że mieliśmy teraz bardzo upalne lato, było bardzo gorąco, zresztą ja ogólnie nawet jak jest zimno, noszę non-stop kitkę. Nienawidzę chodzić w rozpuszczonych włosach, bo mi wchodzą wszędzie tutaj i mi się robi od razu gorąco, także była kitka, a dodatkowo grzywka spięta do tyłu, żeby mi nie leciały włosy do twarzy i żeby mi nie przeszkadzały. Ulubiony outfit of the day tego lata. Z uwagi na to, że ja non-stop jeździłam na rowerze, czy to do pracy, czy z pracy, czy poza pracą, to były to leginsy krótkie do roweru. Ulubiony wakacyjny kosmetyk. Dezodorant. Tak, na pewno. Dezodorant. No, jak jest gorąco, to ja się nie maluję za dużo, więc nie powiem wam nic z kolorówki, bo to nie miałoby zbytnio sensu, ale myślę, że dezodorant, tak, będzie dobrym. Ulubiony wakacyjny gadżet. Rower, zdecydowanie. Ułatwia dostawanie się gdzie tylko chcecie, zostawiacie go przed wejściem, wchodzicie, wychodzicie, on na was czeka i naprawdę polecam. Ulubione jedzenie, potrawa. Pomidory z mozzarellą. Non stop w wakacje praktycznie, no przynajmniej 2 razy w tygodniu z Dawidem jedliśmy pomidory z mozzarellą. Nie będę wam mówiła, że to była ta sałatka caprese, tak? To jest... Bo my nie robiliśmy tego jak normalnie caprese, tylko my sobie kroiliśmy w plasterki mozzarellę, pomidorki, laliśmy oliwą z oliwek, pieprzem i solą i tyle. Także do caprese to daleko. Ulubiona czynność robiona tego lata. Zdecydowanie pływanie w jeziorze, natomiast muszę wam podkreślić, że tego lata w jeziorze pływałam aż raz, natomiast było to niesamowite, ja uwielbiam pływać w jeziorze, mimo że tam dużo ludzi sika i różne inne rzeczy robią, ale ja i tak lubię pływać w jeziorze i tak, to było ulubione i najprzyjemniejsze coś, co robiłam. Pierwszy raz tego lata. Mój i w sumie Dawida pierwszy raz tego lata, to jak byliśmy w Międzyzdrojach, to było kino 7D. Czyli jak siedzicie, my jechaliśmy taką kolejką, jak to było, kolejka w kopalni diamentów, czy coś w ten deseń. I jak skręcacie, to was wyrzuca jakby trochę z siedzeń, to w tą, to w tamtą. Jak spadacie, to was tak do tyłu trochę ten i smyra was coś po nogach, psika wam w karczycho i w ogóle ja to byłam taka podjarana i w ogóle takie ekstazji, że masakra. Bardzo mi się podobało. Jakaś rada w kwestii pakowania na wyjazd? Dla mnie samej nie bierz nic do makijażu, bo i tak się nie malujesz, jak jest ci gorąco. Napiszcie mi proszę, czy tak wam się podobał, jak dla mnie bardzo ważna... Napiszcie mi proszę, czy tak wam się podobał, jak dla mnie bardzo fajne pytania i bardzo fajna okazja do tego, żebyście mogły lepiej mnie poznać. Bardzo dużo się o mnie dowiedziałyście. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.